zdoła przeniknąć w otwartą duszę samoświadomą, tą dziecko, a tam dziecko żyje. Szczególna rola w procesie przygotowania ludzkości na to przeniknięcie ducha osobistością przypada właśnie na rolę spowiedzi. Jeżeli na przykład przyjrzymy się narodowi polskiemu i zadamy sobie pytania o cechy charakterystyczne jego ducha narodowego, to ze szczególną wyrazistością pojawi się obraz kultury oczekującej. Jeszcze jej nie mamy. Kultury, która przygotowuje się na coś, co dopiero nadejdzie. Narody słowiańskie zdają się też mieć zupełnie odrębny stosunek do świata duchowego, nie dający się porównać z tym, który właściwie jest narodem europejskiej Europy Zachodniej. I tu pisze tak, jeżeli przyjrzymy się przedchrześcijańskim mitom słowem, spostrzeżemy, zamiast wyraźnych, odrębnych, dokładnie opisywanych postaci różnych bóstw i innych postaci świata duchowego, zobaczymy inny obraz. Obraz świata, w którym działają dwie podstawowe siły i postaci. Z żywiołami powietrza i ognia związana postać Ojca Niebieskiego. Oraz z żywiołami ziemi i wody związana postać Matki. Żywioły powietrza i ognia są tym, co z wysokości, jako odwieczny twórca, zakłania Ziemię Matkę. Tę, która dała nam ciało. I teraz jeszcze piszę tak. Proszę, pominęłam, bo to jest szereg o Matce Ziemi, jak to narodzi i daje życie. To specjalne nastrojenie duszy słowiańskiej, to specyficzne, uduchowione przeżywanie świata materialnego obecnie jest także w stosunku Słowian do religii chrześcijańskiej. Z Ojca Niebieskiego, z Matki Odzianej w Kras Błękitu, ze stopą spoczywającą na planecie Ziemi, rodzi się dzieciątko. To, które błogosławi. I w postaci tego błogosławiącego dzieciątka jest środek całego wszechświata. W najbardziej dosłownym sensie tego słowa znaczenia. Jest to centrum i bijące serce. Słońce duchowe, to dzięki któremu istnieje wszystko, co żyje. W świecie powyższego nie trudno też zrozumieć głęboką miłość i cześć narodu polskiego do Matki Boskiej, która obrana za królową, chroni ten naród przed siłami ciemności, która wciąż na nowo daje mu siłę do przeczytania. Uwaga teraz. Także zatrucie środowiska naturalnego, które przybrało w Polsce tak katastrofalne rozmiary, jest w najgłębszym sensie tego słowa cięciem wrogiego miecza w jej święte oblicze. Tak, wzdór jest cała masa. Dziewczyna przyszła do mnie z tym właśnie, co to znaczy, a jakie to znaczy w antropozofii. I właśnie ta inwazja neopogaństwa niestety idzie z dwóch stron, ze strony świata pogańskiego, wędrówka różnych duchowych gór i tak dalej do Stanów Zjednoczonych zaczęła się po II wojnie światowej i odwrotnie, inni wyjeżdżają z kolei do Indii i tam się uczą czegoś. To jest jeden nurt, a drugi nurt od środka. Myślę o takich właśnie Judaszach, którzy fałszują wiarę. I tutaj zwracam się do właśnie krakowskiego środowiska, bo w Indiach akurat poznałam panią Wandę Dynowską, która była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do Indii wyjechała ona z miast teozofów tuż przed wojną, została w Indiach, przeszła na hinduizm, przyjęła imię Uma Devi, ale potem, kiedy ten mistrz duchowy, który był zeuropeizowany, zmarł, powoli wróciła praktyka nierządu świątynnego, wróciła praktyka tamtejszych nadużyć. Oczywiście sakralnych, no, to jest ofiary życia ludzkiego, krwawe, pokaleczanie dzieci z rodzin, żebraków, segregacja ostra, dyskryminacja tych kast niższych. W każdym razie przerzuciła się do buddyzmu, jak przyszedł Dalai Lama.
Tybetu, buddyści zostali przyjęci na teren Indii. Przerzuciła się do buddyzmu, ale potem, kiedy już zachorowała, poznał ją ksiądz polski, ksiądz Batogowski. I jakoś pod wpływem ksiądza Batogowskiego, pod wpływem poezji polskiej, cofnęła się z tych przynależności do buddyzmu i przyjęła sakramenty święte, bardzo pokutowała właśnie, co to charakterystyczne. Ja, wiedząc, że ona się dusi, a w szpital nie miał dostatecznej ilości tlenu, pojechałem zakupić butlę tlenu. Biskup mi tym pomógł, że dał polecający list. Ksiądz prawa ze mną pojechał, Hindus, prawda? No, dostałam tlen i jadę do tego szpitala, gdzie ona była pacjentką. Dowiaduję się, że została wypisana, bo chciała, żeby ksiądz odprawił przeświętą w jej pokoju, a to był protestancki szpital. Zgodzili się, żeby ksiądz przychodził do niej, ale nie, żeby była manifestacja katolicka przez odprawianie mszy świętej. I ona się wypisała na własne żądanie do wśród karmelitanek. I ja już w nocy późno zajechałam do tych karmelitanek z tą dużą tleną. I tak krzyczę, pani Wando, tlen, tlen. A ta siedzi po turecku, dusi się i mówi do mnie tak. Pani Zosiu, módlmy się, nie trzeba tlenu. Ja to przyjmuję, że tak późno wróciła. Nie przyjęła tlenu, przyjęła to duszenie się jako pokutę. No i tam pytam, jak tam zmarła. Dlaczego to mówię? Ona pisała dużo książek, ontologię indyjską i tak dalej. Te książki funkcjonują w bibliotekach. Jak ja jej zarzuciłam kiedyś, że nie tłumaczy wiernie, bo akurat te dzieła, które ona nie wytłumaczyła, ja poznałam w oryginale. A ona mi mówi tak, że jej chodzi o to, żeby właśnie podnieść etykę hinduizmu na wyższy poziom, bez konieczności nawracania na chrześcijaństwo. Czyli etykę nałożyć na, powiedzmy, naukę Kryszny czy Buddy. Jak to robiła? Ona, interpretując podobieństwo Jezusa i Kryszny, na przykład napisała tak, że takie bardzo duże podobieństwo jest między Jezusem i Kryszną, że jeden i drugi jest czczony jako uosobienie mądrości i jako uosobienie miłości, jako personifikacja miłości. Takie podobieństwo. I przetłumaczyła hymn pochwały na cześć mądrości, czy na cześć miłości, które były, no, piękne hymny. Pochwały mądrości, pochwały miłości. Ale teraz, jak Kryszna realizował tą mądrość, jak ona mi przetłumaczyła, gdzie jest napisane, że Kryszna jeszcze jako dziecko, będąc pasterzem bydła, okradał gospodyni sera, śmietanę, masło i tak potrafił omamić gospodynię, że ta nie wiedziała, co się stało z tymi artykułami. Ów posiadacz odwiecznej mądrości, tak jest pytanie. No więc, taki mądry, że świetnie kradł. Drugie. Ten posiadacz miłości. Jest napisane tak, że Kryszna, kiedy dorósł, był pięknym młodzieńcem, atrakcyjnym dla kobiet, to wiele go szalenie pożądało. No a Kryszna, oczywiście on jako Bóg, wcielono, nie miał jakiejś trudności opanować porządliwości, ale współczuł tym kobietom. Więc co robi? W nocy, kiedy była pełnia księżyca, blisko osady, grał na flecie, a jako Bóg zagrał taką melodię, że tylko w kobiecych sercach budziła się miłość, a panowie sobie spali, niereagowani. No i kobiety oczywiście wymykały się ze swoich domków, no i do Kryszny otaczały je podjęcy, śpiewały, uwielbiały. I napisane jest, że Kryszna uszczęśliwia je bardziej niż ich mężowie. No i one oczywiście szczęśliwe wracały do domu. Teraz tato nic nie wiedział, mąż nic nie wiedział. I to niech im no czemu komuś krzywda się stała? No właśnie, a teraz mamy już to przekazane, to dziewiąte, prawda? No i właśnie, czy się krzywda stała, czy nie? Mamy mierząc świątynny w kulcie Wisznu do dnia dzisiejszego. Mierząc świątynny w kulcie Kryszny do dnia dzisiejszego.
To jest dokładnie to, co było w kulcie Baala. Krishna, Vishnu to Baal. A nie przymierzać to do Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli ja mam pojęcie Boga, który za mnie umiera na krzyżu, z miłości do mnie, i drugi, który uwodzi kobiety ze współczucia i porządliwości. I teraz powiedzieć, takie podobieństwo. To jest ubliżanie. To jest ubliżanie prawdy, ubliżanie Bogu. I ja się bardzo sprzeciwiam temu, szukaniu jakichś tam takich pomostów. Proszę Państwa, ja tylko chciałam zaznaczyć jedno, że ktoś powiedział tak, no dobrze, siostro, czy same negatywy są? Owszem, gdyby Polacy naśladowali Hindusów pod względem pietyzmu, jak on z jaką miłością tą świętą krowę dekoruje kwiatkami, czyli niechby ktoś tak o figurę Matki Bożej z taką miłością, z takim pietyzmem, czy do Najświętszego Sakramentu z takim pietyzmem się odnosi, czy do kapłanów z takim pietyzmem, jak oni do swojego guru. Życzę takiego, właśnie takiego oddania się obiektowi swojej wiary, kultu. Drugie, jeżeli chodzi o rodzinę, tam każdą dziewczynkę od małego tytułuje się per matką, nie per pani, a per matką, że to jest potencjalna matka. I wartość macierzyństwa stawiana jest na równi z boskością. Jest absolutnie kobieta, owszem, mierząc świątynię, jest z kolei praktyka nierządu z racji uczczenia sił witalnych, jakby potencjału życiodajnego. To jest, oni nam czczą właśnie przez mierząc świątynię. Natomiast jak chodzi o rodzinę, to rzeczywiście jest sakrum, jakkolwiek nie mają sakramentów. I kult matki, cześć dla matki, jaka jest wymagana od dzieci, chciałabym, żeby w Polsce to było naśladowane. No, tak jest pewnie, uczmy się, uczmy. I po trzecie, sztuka, rzeźba, malarstwo, obrazy, tam są wypieszczone. Tam jest włożona cała miłość, żeby ten obraz przemówił do